miło mi powitać wszystkich przybyłych na tę uroczystość, członków Wysokiego Senatu, dyrektorów i wicedyrektorów instytutów, nauczycieli akademickich, zaproszonych gości, a przede wszystkim Was, studentów, za chwilę już oficjalnie absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Angelusa Silesiusa. W kalendarzu każdej uczelni corocznie obchodzone są dwie najważniejsze uroczystości. Inauguracja roku akademickiego i dyplomatorium. Dzisiaj kolejne roczniki studentów kończą pewien etap nauki, ale i pewien etap w życiu. Żegnamy dziś studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia kierunku administracja oraz studentów pierwszego stopnia kierunków filologia angielska, kosmetologia, pedagogika oraz turystyka i rekreacja. Wśród nas, o czym nie zapominamy, są również studenci kierunków inżynierskich, architektury krajobrazu, bezpieczeństwa i higieny pracy, gospodarki przestrzennej oraz logistyki. Jesteśmy już społeczeństwem informatycznym, które niesie dobrodziejstwa, ale i zagrożenia. Nie zapominajcie, że bycie absolwentem naszej uczelni to nie tylko wyróżnienie, ale i także zobowiązania. Zapraszamy Was do utrzymywania dalszego kontaktu z uczelnią, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia Absolwentów naszej uczelni. Zapraszamy Was na studia drugiego stopnia, nowe, atrakcyjne kierunki studiów pierwszego stopnia, studia podyplomowe, kursy doskonalące. Szanowna Pani Prorektor, Szanowna Pani Panie Rektorze, Szanowny Kanclerzu, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę wygłosić dla Państwa ostatni wykład na absolutorium, bo dla wielu z Państwa wygłaszałem również pierwszy, który, proszę Państwa, dla studentów administracji, które mieli przyjemność wysłuchać w tej szkole. Dzisiejszy temat jest związany, proszę Państwa, z kwestią roli absolwenta Szkoły Wyższej na rynku pracy. Kilka lat temu w jednej z ogólnopolskich gazet ówczesny prezes PZU Andrzej Klesyk napisał taki artykuł, w którym stwierdził, że szkoły wyższe są wylęgarniami bezrobotnych. I po tym artykule rozgorzała ogromna kampania, czy rzeczywiście tak jest. Ponieważ no właściwie winny został wskazany tym winnym, że bezrobocie w państwie mamy wśród absolwentów jest tak naprawdę szkoła wyższa, uniwersytet, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Czy rzeczywiście tak jest? Okazało się, że nie tak do końca. Proszę Państwa, w 1990 roku współczynnik skolaryzacji w Polsce wynosił 10%. A około roku 2013 współczynnik skolaryzacji wynosił 40%. Czyli liczba osób z wyższym wykształceniem zdecydowanie wzrosła. Produktu narodowego brutto na tak zwany rozwój. I wyszło na to, że nasz kraj na rozwój przeznacza około 20% produktu narodowego brutto. A na przykład taka Słowacja, Czechy, Estonia, proszę Państwa, to jest około 29, nawet do 35%. Więc, proszę Państwa, należałoby stwierdzić, że przecież kiedy absolwent szkoły wyższej znajdzie dobrą pracę, kiedy tam miejsce pracy powstanie, kiedy, proszę Państwa, będzie mógł, proszę Państwa, wykorzystać swoje kompetencje do tego, aby realizować się na rynku pracy. Proszę Państwa, to dane. Czy rzeczywiście nasze bezrobocie wśród absolwentów jest wysokie? W 2013 roku podawano, że jeżeli chodzi o Polskę, ta stopa bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem w wieku 25-29 lat wynosiła 10,5%. Jest to i tak mniej niż średnia w Unii Europejskiej.
Szanowni Państwo, proszę wszystkich o powstanie. Będą pracować z całym poświęceniem dla dobra ojczyzny. Zdobytą w uczelni wiedzę wykorzystam dla rozwoju osobistego i społecznego. Dziękuję bardzo. Proszę. Czyli ludziom, którzy dali siebie więcej w działaniu na rzecz uczelni, angażowani w działalności w kołach naukowych lub też tych, którzy otrzymali wysoką średnią podczas nauki w naszej uczelni. Proszę zatem pana Edwarda Szewczaka o wyczytanie nazwisk wyróżnionych, a wyczytanie proszę o podejście na podium. Natomiast proszę panią dyrektor Małgorzatę Babińską o wręczenie wyróżnień absolwentów. Z kierunku pedagogika zapraszamy panią Natalię Tęcię, pana Kamila Klimko, panią Barbarę Kopacz, dziękujemy bardzo. Z kierunku administracja studia pierwszego stopnia zapraszamy pan Patryk Radziewicz, pan Adam Stojak oraz pan Krzysztof Żak. Administracja studia drugiego stopnia pani Marta Schierz, pani Jadwiga Żmuda, pani Edyta Bojor oraz pani Anna Gels. Rozpocznijmy od Instytutu Przyrodniczo Technicznego z mojej strony i również zapraszam pana dyrektora profesora Pawła Borszewskiego. Ja zapraszam panią doktor inżyniera architekt Alicję Matejko. Zapraszamy do nas panią inżynier architekt Magdalena Judyta Badecka. Zapraszam panią licencję Patrycję Pastę. Administracja studia magisterskie. Zapraszam pana magistra Jacka Krzysztofa Białasa. Pan licencjusz Kacper Wieczorek. Pani magister Edyta Renata Bojor. Zapraszamy panią magister Magdalenę Czapulską. Pan licencjusz Emilia Magdalena Teraz. Pani magister Anna Gerus. Pani licencjusz Beata Dąbał. Pani magister Izabela Małgorzata. Pani licencjusz Dorota Blacha-Dąbrowska. Pani magister Marta Małgorzata Skier. Pani licencjusz Aleksander Mikołajczyk. Pani magister Martyna Maria Sienkiewicz. Pani licencjusz Kornelia Izabela Muszyńska. Pani magister Marta Bartosikowa. Pani licencjusz Andrzejka Adamowa. Pani magister Marta Sztyna-Sikowska. Licencjusz Aleksandra Marta Rubel. Pani magister Paulina Jaworska. Pani licencjusz Ewa Postra. Pani magister Irena Anna Kilanowska. Pani licencjusz Danuta Mariola Kuczyńska. Pan magister Piotr Komarnicki. Pan licencjusz Piotr Czerniak. Pani magister Anna Katarzyna Kosakowska.
licencjo, wysoki senacie, dostojni goście, wielkie ukłony kierujemy do władz uczelni oraz wszystkich nauczycieli akademickich, którzy przez ostatnie lata nam towarzyszyli. To oni w dużej mierze odpowiedzialni są za nasz sukces. Dziękujemy za wsparcie, wyrozumiałość oraz za cierpliwość. Ogromne podziękowania należą się również paniom z sekretariatów, pracownikom działu nauczania i spraw studenckich oraz pracownikom administracji, którzy zawsze służyli nam pomocą. Nasza trzyletnia, dla absolwentów studiów magisterskich dwuletnia, podróż dobiegła końca. Teraz ponownie musimy zadecydować, w jakim kierunku podążyć. Jedni z nas będą kontynuować naukę na studiach magisterskich, inni zaś podejmą pracę zawodową. Każdemu z was życzę powodzenia w przezwyciężaniu trudności w dorosłym życiu oraz wielu sukcesów. Cieszymy się, że ten etap naszego akademickiego życia mamy już za sobą. Absolwentom, rodzicom, rodzinom, bliskim wielkie, wielkie gratulacje. Proszę o wyprowadzenie pocztu sztandarowego.